Dzień dobry, nawet serdecznie Panie Patryku. Odpowiadam na Pana pytanie. Czy warto używać dżentu? Czy warto używać dżentu? Pyta Pan Patryk. Czy warto używać dżentu? Tak, to jakby to jest gdzieś tam szansa, bardzo fajna, taka dynamiczna, buławowa, aż paląca się w dłoniach szansa, no ale tutaj trzeba się od czegoś odciąć i na coś zdecydować. Ale oczywiście po kolei. Co jest na tak wszystko denarów? Jak najbardziej jest to pozytywna karta, ona mówi o wszelkich dotacjach, dofinansowaniach, różnych szansach, takich na wyciągnięcie ręki, bo które tylko trzeba sięgnąć, tak? One są po prostu cały czas przy nas, natomiast wystarczy sięgnąć po nie ręku, tak? Ta karta mówi również o takim fajnym towarzystwie, o dawaniu i braniu, tak? Czyli że można użyć tego dżentu, tak? Jeżeli jakby damy coś od siebie, nie, przeanalizujemy wszystko dokładnie, bardzo poduczymy się, czegoś podszlifujemy, to i będziemy mieć z tego bardzo dużo korzyści. No właśnie taka jest jakby istota karty szóstki denarów, która mi wychodzi jakby tutaj w tarocie. Natomiast, czyli jak najbardziej jest to, może to być ogromną szansą. Co jest na nie? Natomiast to jest karta rycerza buław. Rycerz buław mówi o takich nagłych zmianach, intensywnych, tak? To jest bardzo taka ognista karta. To są buławy, ogień, tak? Zmiany intensywne, zdania, zmiany miejsca od punktu A do punktu B na przykład. Ale również takie, no, taka intensyfikacja działań. To są takie nagłe, gwałtowne ruchy, gwałtowne zmiany zdania i tak dalej, czyli tutaj właśnie mam tego rycerza buław, ale to jest w negatywie, czyli to wszystko nie będzie korzystne, nie będzie. Tylko analiza, tak, rozsądek, logiczne myślenie, tutaj według kart pomoże, nie gwałtowne jakieś działania, impulsy, skoki, tak, skoki emocji, jakieś działania impulsywne, nic z tych rzeczy, bo to będzie działać na niekorzyść, to jest przeszkodą. No i karta rady to jest karta Asa Mieczy. Asa Mieczy mówi o tym, że należy, tak, odciąć się jakby od wszystkiego, czego doświadczyliśmy wcześniej, od wszystkich doświadczeń jakichś negatywnych, od przeszłości, od jakichś takich różnych negatywów, tak? Ponieważ to nie będzie całkowicie nie będzie sprzyjało, ale wręcz odwrotnie, tak, będzie przeszkadzało. No i należy się zdecydować na coś, tak? Bo As Mieczy mówi o decyzjach, tak już naprawdę konkretnych do podjęcia, mówi o tym, że należy się na coś zdecydować. Jeżeli się zdecydujemy, to już nie myśleć, co by było gdyby i czy w jedną, czy w drugą dalej, a może jednak nie, nie. As Mieczy przywołuje nas tak jakby, tak, do tego, abyśmy podjęli decyzję ostateczną, konkretną, kluczową decyzję dla sprawy. Jeżeli wybieramy na przykład dżentu, no to odcinamy się od przeszłości, od wszystkiego innego, do doświadczeń jakichś, no i używamy tego i taka jest nasza decyzja i według kart jakby to będzie najkorzystniejsze, ponieważ jeszcze dołożąc jeszcze jedną kartę, to jest As Mieczy. No i tak jak mówiłam, to jest fantastyczna karta. Ona aż po prostu, to jest szansa, która aż się pali w dłoniach, tak się jakby pragnie zostać wykorzystana. Także jak najbardziej ogromna szansa jest na to, że bardzo według kart warto używać dżentu, natomiast trzeba się zdecydować tylko i wyłącznie jakby na to, idziemy w tym kierunku, nie myślimy o innym jakby i to będzie szansa na sukces bardzo, bardzo, bardzo fajna według kart, także jak najbardziej. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkie oceny lepsze, samych sukcesów, dziękuję za zaufanie, do usłyszenia, do zobaczenia.